wprowadził nas w umysł człowieka, a później pokazał, jak z tym umysłem pracować, żeby go troszkę zmienić, żeby pomóc temu człowiekowi. Uczyliśmy się medytacji, mindfulness, czyli ukierunkowania myśli, tak żeby nie były negatywne. Profesor Rony Berger jest doświadczonym psychologiem, ponieważ pracuje bezpośrednio z osobami, które doświadczyły traumy. Był podczas, gdy pomagano ludziom po World Trade Center, był na Sri Lance, w Japonii, w Chinach, tam gdzie się dzieją trzęsienia ziemi. The biggest challenge in helping people who are traumatized is to let them be out of it, because a lot of times people are stuck in the old experience and they re-experience some of the trauma. They can re-experience it when they are asleep and they have flashback, or they re-experience it when there is stimuli in the environment that reminds them of the trauma. So oftentimes they live as if they are constantly in the traumatic experience. What we are trying to do is to process this experience, so if they put it in the past, you never forget negative experience, but you can go on as if life is normal again.